W tej części będę chciała Państwa zaprosić i trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób możecie nas wesprzeć i też opowiedzieć o naszych obszarach, w których jest szansa, że Państwo się też odnajdziecie. To, co jest ważne we współpracy z szeroko rozumianym biznesem, to myślę sobie, że to, co jest dla nas też bardzo ważne, to przede wszystkim jakieś rozbudowanie relacji, słuchanie siebie nawzajem, usłyszenie, co jest dla nas ważne, potrzebne. To jest też rozmowa o takiej sytuacji edukacyjnej, w której każda ze stron może czegoś dobrego doświadczyć po to, żeby w sposób efektywny i też skuteczny pomagać naszym podopiecznym. I tu mamy szereg różnych propozycji, które w zależności od tego, do czego Państwu jest bliżej, możemy Państwu zaproponować. Pierwszy to jest obszar związany z 1%, czyli z możliwością przekazania 1% podatku. Drugi obszar to są darowizny i mamy darowizny rzeczowe, celowe, finansowe, które wspólnie z Państwem są ustalane, na co ta darowizna będzie przekazana. Następny obszar to są działania już związane bezpośrednio z naszymi podopiecznymi, czyli patrzymy na zasoby Państwa, firmy i nasze i rozmawiamy o tym, gdzie są te nasze mocne strony i gdzie w wyniku rozmów, burzy mózgów jest szansa na powstanie takiego projektu, który będzie zmieniał jakość leczenia naszych podopiecznych, ale bądź będzie wpływał na ten proces leczenia. Następnym takim obszarem to jest dzielenie się wiedzą, szkoleniami, czyli podnoszenie kompetencji zarówno i Państwa pracowników, ale i też naszych pracowników. Więc jakby trochę rozmowa jest o tym, gdzie ta wiedza, którą Państwo macie, może być wykorzystywana u nas, albo gdzie my ją, czy w jaki sposób możemy wykorzystać, żeby jako organizacja zrobić dwa kroki do przodu. Kolejnym obszarem jest wzajemne zapraszanie się, czyli macie Państwo możliwość zaproszenia naszych podopiecznych do Waszego świata pracy, żeby nasze dzieciaki mogły zobaczyć, czym Wy się zajmujecie, jak pracujecie. A z drugiej strony my też zapraszamy Was do nas na oddział, żebyście mogli poznać naszych podopiecznych. Z drugiej strony, żebyście też mogli opowiedzieć o swoich pasjach, o tym, co Was nakręca, co Wam ładuje baterię. A my wychodzimy z takiego założenia, że nigdy nie wiadomo, które dziecko podchwyci tą Waszą pasję i nagle to będzie jej pasja. A to powoduje, że energia, która jest na oddziale, no, udziela się wszystkim i ona jest potem też takim elementem, który pracuje przez kilka dni. Kolejnym obszarem, do którego bym chciała Państwa zaprosić, to jest wspólne tworzenie produktów, które dają możliwość umiejscowienia tych produktów w Państwa przestrzeni sklepowej i dzięki temu Wasi klienci czy kontrahenci mogą kupować te produkty i w ten sposób wspierać Iskierkę. I w podobnym schemacie my działamy, umiejscawiając ten produkt w naszym sklepie. Dodatkowo zapraszamy też Państwa do payrollingu, czyli możliwości odprowadzenia końcówki wynagrodzenia na rzecz naszej organizacji. Kolejnym takim obszarem, do którego bardzo Was zachęcamy, to są różne akcje społeczne, w których możecie brać udział, współtworzyć z nami te akcje społeczne. Jednym z takich przykładów jest Dziecięca Orkiestra Onkologiczna, gdzie możecie stanowić chór i możecie z nami śpiewać. To jest naprawdę czasami jedyną okazją do pokazania swoich umiejętności, do czego już teraz Was bardzo zachęcam i zapraszam. I te wszystkie obszary, o których mówiłam, powodują, że razem zmieniamy onkologię dziecięcą, że razem mamy ogromny wpływ i podnosimy jakość i zaszczepiamy pasję w dzieciach. I przede wszystkim właśnie o to chodzi, żeby ten moment, w którym znajdują się dzieci i rodzina, żeby go trochę zmieniać, ale go zmieniać z uśmiechem, właśnie na przekór wszystkiemu temu, z czym nam się kojarzy choroba nowotworowa, za co teraz bardzo Wam dziękuję i gorąco Was zachęcam do tego, żebyście ramię w ramię z nami byli. Dziękuję bardzo.